W internecie i na korytarzach sejmowych wciąż trwa rozliczanie 24 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy zagłosowali za ochroną życia poczętego. Poszczególni ludowcy muszą mierzyć się z hejtem w internecie, a w rzeczywistości z niszczeniem partyjnego mienia. Tymczasem Lewica i Koalicja Obywatelska zapowiadają składanie projektów umożliwiających dokonanie tzw. aborcji do skutku. Sejm w piątkowym głosowaniu odrzucił projekt nowelizacji kodeksu karnego zakładający bezkarność za pomoc w zabiciu nienarodzonego dziecka. Powracamy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku dziennego. Projekt złożyła Lewica. Za opowiedziało się 215 parlamentarzystów. Przeciwko było 218, a dwóch wstrzymało się od głosu. Pomimo porażki, poseł Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic zapowiada ponowne złożenie projektu do laski marszałkowskiej. Oczywiście będziemy składać kolejny raz i kolejny raz będziemy przechodzić tą procedurę i zacznie się od nowa przekonywanie nieprzekonanych. To przekonywanie skupi się na politykach Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo to dzięki 24 posłom ludowców projekt Lewicy wylądował w koszu. Zachowują jakąś resztkę normalności w tym rządzie, w tym układzie. Zachowują trochę takiej tożsamości i chrześcijańskiej, i narodowej. I wiedzą, że ich elektorat to są ludzie, którzy są głęboko wierzący. Analizuje dr Piotr Gawryszczak. Po głosowaniu na posłów PSL-u spłynęła fala hejtu w internecie i ze strony koalicyjnych partnerów. Doszło również do ataku na poznańską siedzibę partii. Fasadę budynku oblano czerwoną farbą. Wiceminister klimatu i środowiska z PSL Miłosz Motyka komentuje. Dziwi nas niszczenie mienia, dziwi nas obrażanie parlamentarzystów, funkcjonariuszy, dziwi nas obrażanie obywateli i obrażanie drugiego człowieka przez formacje, które czasami myślą, że są formacjami demokratycznymi. To błąd. Liberalno-lewicowa koalicja z tak zwanej aborcji uczyniła jeden ze swoich priorytetów. Głosy PSL-u są nam potrzebne i musimy zrobić wszystko, by ich przekonać, akcentuje poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Bosacki. Potrzeba dalszych prób i potrzeba ustalenia z PSL-em, jaki kształt tej ustawy będzie dla nich do zaakceptowania, bo ewidentnie widać, że potrzebujemy ich głosów. Jednak ludowcy odpowiadają, że żadnych przepisów dotyczących tak zwanej aborcji nie było w umowie koalicyjnej. Będziemy głosować zgodnie ze swoimi sumieniami, zaznacza poseł Andrzej Grzyb. Liberalizacji nie będziemy wspierać, bo uważamy, że życie jest samą wartością w sobie i ochrona życia dziecka nienarodzonego jest też wartością, której chcemy bronić. Za mobilizację ludowców mógłby wziąć się sam premier. Fiasko głosowania nad projektem nowelizacji kodeksu karnego było pierwszą dużą porażką większości sejmowej dowodzonej przez Donalda Tuska. O ile premier wyciągnął konsekwencje wobec m.in. Romana Giertycha, którego zawiesił w klubie i pozbawił funkcji wiceprzewodniczącego, tak nie może tego zrobić z PSL-em, analizuje dr Tomasz Teluk. Jest to koalicjant, który jest potrzebny Tuskowi. I tutaj żadne formalne formy represji nie mogą być stosowane. Większa mobilizacja do ochrony życia poczętego jest też potrzebna w Zjednoczonej Prawicy. W ostatnim głosowaniu nie wzięło udziału z różnych przyczyn 14 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Zbigniew Kuźmiuk deklaruje przy kolejnych głosowaniach, że frekwencja będzie większa. W tej sprawie jesteśmy zdeterminowani, jeżeli rzeczywiście jest szansa na tych 20 kilku posłów PSL-u, to nie ulega wątpliwości, że u nas frekwencji nie zabraknie. Posłowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej zapowiadają walkę o aborcję do skutku. Obok projektu nowelizacji kodeksu karnego jest też m.in. projekt ustawy umożliwiający zabijanie poczętego dziecka do trzeciego miesiąca ciąży.